Moim i Państwa gościem jest starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie starosto, blisko 2 miesiące walczymy już z koronawirusem. To trudny czas dla nas wszystkich. Myślę, że to nie moment jeszcze na podsumowania, ale jak Pan wspomina te dni, kiedy trzeba było podjąć te pierwsze trudne decyzje, jak chociażby zamknięcie szkół? Przede wszystkim bardzo szybko i bardzo nerwowo. To znaczy, było to coś absolutnie nowego, czego żeśmy się uczyli i tak jak powiedziałem, decyzje trzeba było podejmować natychmiast, a nie do końca było jeszcze wyjaśnione, jakie są nieraz powody tego wszystkiego, więc działaliśmy tak trochę po omacku. Myślę, że teraz to się znacznie bardziej wszystko ustabilizowało. A taka najtrudniejsza decyzja, którą przyszło Panu podjąć? Trudno mi w tej chwili mówić o najtrudniejszej decyzji. Było ich mnóstwo. Myślę, że te najtrudniejsze były związane z problemami ludzi. Z jednej strony proszono, żeby pomóc przy przekroczeniu granicy, przy rozdzielonych rodzinach. Z drugiej strony były problemy czy zdrowotne, czy nawet coś, z czego ktoś mógłby się śmiać, ale ktoś został rozdzielony ze swoim ulubionym zwierzakiem i to zwierzę gdzieś cierpiało za granicą. To wszystko były takie małe ludzkie tragedie, gdzie na pewno dla każdego człowieka to była ta dla niego najważniejsza decyzja, a dla nas niestety to były sprawy, które trzeba było rozważać, analizować, tak jak powiedziałem, szybko, na ile możemy pomóc, a na ile niestety takiej pomocy nie jesteśmy w stanie udzielić. No właśnie, o te problemy chciałam zapytać. Czego mieszkańcy oczekują? Z jakimi problemami się zgłaszają do starostwa, czy do Pana bezpośrednio? Myślę, że podstawowy zakres tych problemów jest wszystkim dobrze znany. To komunikacja, która nie funkcjonuje w tej chwili prawidłowo, to przede wszystkim osoby pracujące w Czechach, dzieci, które muszą zostawać, czy młodzież, która musi zostać w szkole, ale tych problemów jest całe mnóstwo. Część z nich jest doskonale znana, bo to na przykład ruch graniczny, czyli niemożliwość pracy w Czechach. To dzieci i młodzież, która musiała zostać w domu, uczyć się zdalnie, nie może chodzić do szkół, czy ograniczenia w poruszaniu się, czy też wreszcie komunikacja, która niestety nie może funkcjonować w tej chwili prawidłowo. Ale było też mnóstwo takich małych, może w sensie społeczeństwa, ale bardzo ważnych dla poszczególnych osób problemów. Podam absolutnie anonimowo, bez nazwisk, na przykład osoby, które potrzebowały w tym momencie sprowadzić zwłoki kogoś z rodziny i było to prawie niemożliwe do zrobienia, czy rozdzielenie rodziny niekoniecznie przez pracę, czy też wreszcie kwestia pozostawienia ulubionego, bym powiedział, członka rodziny, czy na przykład psa po drugiej stronie granicy pod nie wiadomo jaką opieką. No dla każdej z tych osób była to na pewno jej czy jego własna tragedia. Zdarzało się niestety, że w pojedynczych przypadkach musieliśmy odmawiać jakiejś pomocy, bo nie było takiej możliwości. No właśnie chciałam zapytać, czy pochylacie się nad każdym tym problemem, czy zwracają się też bezpośrednio do Pana, jako do Pana? Tak, Pani redaktor, zwracają się zarówno ludzie do mnie i pismami, i przez komunikatory typu Facebook, czy przez maila, jak i zwracają się do zarządu powiatu. No, w każdym przypadku staramy się pomóc, niestety trzeba sobie zdawać jednak sprawę z tego, że czasami ograniczają nas przepisy prawa. Z różnego rodzaju problemami borykają się też samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie. Oni też dzwonią, pytają, proszą o jakąś poradę, pomoc. Myślę, że tutaj tych pytań jest mniej, dlatego że no jest jednak dość duży rozdział w tym, co mamy, w tych działaniach, które mamy. O ile możemy próbować skorelować na przykład działania odnośnie szkół, mimo że gminy mają podstawówki, my szkoły średnie, no to już działania na przykład wobec mieszkańców są mocno rozdzielone, bo gminy mają opiekę MOPS-ów, GOPS-ów, czyli ośrodków pomocy społecznej. My mamy bardziej opiekę instytucjonalną. Do gmin należało zabezpieczenie mieszkańców, do nas na przykład zabezpieczenie żołnierzy czy służb w pierwszych dniach przebywania na granicy, więc było to jednak dość mocno rozdzielone to działanie. Problem odpadów medycznych? Ten problem też się pojawił? Tak, ten problem się pojawił, ale dzięki z kolei działaniom wojewody czy jego służb myślę, że w miarę został szybko zażegnany. No nie sposób tutaj nie wspomnieć o pracownikach transgranicznych. Pan już też wspomniał, poruszył ten temat. Jakie działania podejmowało starostwo? Bo teraz wiemy, no granice zostały otwarte dla pracowników transgranicznych, dla studentów. Jak to wyglądało, cała ta procedura?
Pani redaktor, to były rzeczywiście długie działania. Zaczęło się od pism, które wysyłaliśmy razem z panią burmistrz Cieszyna jako szefowie Stowarzyszenia Samorządowego. Pism do premiera prosząc o przywrócenie. Potem były długie negocjacje z wojewodą, gdzie wojewoda polecał mi przygotowywanie materiałów mówiących dokładnie, opisujących w cyfrach, jak to wygląda, ile osób jest zatrudnionych za granicą, ile, jaka część mieszkańców powiatu dzięki temu żyje. Z informacji, które posiadam, pan wojewoda przekazywał to do kancelarii premiera i ostatnie dwa tygodnie, no to już co drugi, co trzeci dzień, przeważnie po południu, telefon z kancelarii premiera i dalsze szczegóły, aż wreszcie do tej ostatniej pamiętnej telekonferencji, gdzie już pan premier nas zaprosił razem ze starostami z innych powiatów i oznajmił nam, że dzięki tym naszym rekomendacjom otwiera granice. Panie starosto, ale w niedzielę, kiedy już było wiadomo, że granice zostaną otwarte dla pracowników transgranicznych, dla studentów, odbył się drugi spacer wzdłuż Olzy. Jakby pan się do tego ustosunkował? Wie pani, ten spacer był zapowiadany dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy te granice będą otwarte, czy nie. No, tego typu działania mają to do siebie, że często trudno jest zorganizować z dnia na dzień, trudno je też potem odwołać. Na pewno ten spacer pokazał, jaka jest ilość tych osób, ile naprawdę potrzebuje te granice przekraczać. Więc tutaj myślę, że to w jasny sposób wszystkim pokazało, że potrzeba przekraczania tych granic jest. Natomiast, że to zostało w takim, a nie innym terminie zrobione, to już tak powiedziałem, no zostało to zaplanowane wcześniej. Czy nadal te osoby zgłaszają tutaj do pana jakieś problemy? Wie pani, nie wiem, czy to te osoby, bo zapytała mnie pani, czy te, trudno mi powiedzieć, zmienia z nazwiska, ale tak w dalszym ciągu, nawet przed tym wywiadem z kilkoma osobami rozmawiałem, które mówiły mi o swoich problemach i to zarówno osoby tak zwane fizyczne, jak i pracodawcy, którzy mówili, że dalej mają problemy z transportem pracowników czy ze ściągnięciem pracowników. Mhm. W tym trudnym czasie ważna jest współpraca z różnego rodzaju służbami. Wojsko Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna. Jak ona przebiegała, czy przebiega cały czas do tej pory i jak to teraz wygląda na chwilę obecną? No, myślę, że o to musiałaby pani zapytać właśnie te służby. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak najlepiej. Muszę się w samych, że tak powiem, superlatywach wyrażać. Oni mówili, co im trzeba. Myśmy się starali to realizować konkretnie, szybko i nie widzę jakichś większych problemów w tej współpracy. Kiedy podjęto decyzję o zamknięciu granic, pan też często był tam w tych miejscach, na tej granicy. Pan monitorował te miejsca, odwiedzał, doglądał. Tak jak pani powiedziała, regularnie objeżdżałem te granice przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu i to od Zebrzydowic po Trójstyk, ale dzięki temu mogę mówić, co tam się działo, wiem, jak tam było. Także te problemy, że tak powiem, znam z opowiadań takich z odległości 2 metrów, a nie z relacji świadków, innych, a nie mnie. Czyli można powiedzieć, że w czasach pandemii jest jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej obowiązków dla starosty? To jest pytanie, pani redaktor, które mi wielokrotnie w tej chwili różne osoby zadają. I zawsze się zastanawiam, co odpowiedzieć. Bo z jednej strony w tych takich godzinach urzędowych, jak to się mówi, czasami zdarza się, że jest mniej, bo jednak tyle osób nie przychodzi. Natomiast jak się coś sypie, pali, wali, to zawsze po południu, wieczorem albo w nocy. Mhm. Więc w zależności od tego, w jakich porach dnia, to tak bym pani odpowiedział, jak jest z tą ilością pracy. Dobra wiadomość to na pewno sprzęt, który trafił do szpitala PCR. Ten sprzęt no, przeszedł taką długą drogę, że tak powiem. Na pewno ta droga nie była usłana różami. Trochę się naczekaliście, było trochę problemów w związku z tym, ale udało się, jest. Tak, natomiast nie chciałbym już tutaj przytaczać całej historii w bardzo dużym skrócie. Zamówiliśmy, nie dotarł. Natomiast firma inna wstawiła sprzęt, który wykonuje może mniej badań, ale działa. Jest to naprawdę bardzo ważne, ponieważ w sytuacji na przykład operacji, można przed operacją planową zrobić badanie, sprawdzić, czy ktoś nie jest zarażony, ewentualnie jakieś szybkie badania lekarzy czy pielęgniarek. Także jest bardzo przydatny, wykorzystywany, a my dalej myślimy o zakupie większego, bardziej wydajnego. No właśnie, panie starosto, planujecie zakup nowego, kolejnego aparatu?
Tak, w dalszym ciągu planujemy. Nawet na ostatniej sesji Rada przyznała środki na ten cel. Natomiast nie wisi to nad nami już jak przysłowiowy miecz Damoklesa, że musimy to mieć jutro, pojutrze. Możemy spokojnie w tej chwili poczekać na jakąś dobrą ofertę. Proszę też pamiętać o tym, co od początku było mówione, że ten aparat po pandemii zostanie do specjalistycznych badań. Jak funkcjonują ośrodki kwarantannowe na terenie powiatu cieszyńskiego? Pani redaktor, ja mogę mówić o jednym ośrodku kwarantannowym, bo w tej chwili został nam jeden. Te pozostałe już nie są potrzebne. Na szczęście widać, że jednak tych osób tyle nie ma. Natomiast drugi ośrodek to jest ośrodek wojewódzki. Tam już musiałaby pani zadać to pytanie wojewodzie. Jeżeli chodzi o ten nasz, to gdybym miał opisać jednym słowem, to stabilnie. Czyli nie ma większych problemów. Osoby dość cierpliwie znoszą tą kwarantannę, jakoś to wszystko przebiega w miarę spokojnie. A czy stabilna jest sytuacja na terenie powiatu cieszyńskiego, jeżeli chodzi właśnie o pandemię koronawirusa? Na chwilę obecną. Tak, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę chociaż ostatnie kilka dni, to tak, i jest mniej osób w kwarantannie i objętych nadzorem niż było poprzednio. Panie starosto, na zakończenie zostawiam sobie kwestie finansowe, bo koronawirus to również koszty, które pewnie stale rosną, a te środki finansowe się kurczą. Jak wygląda kwestia właśnie finansowania? Panie redaktor, nie da się odpowiedzieć na Pani pytanie bez doprecyzowania w dziedzinie czego. Są pewne koszty, które na przykład refunduje nam wojewoda, są takie, które musimy ponosić wyłącznie sami. Generalnie, tak jak Pani powiedziała, no, będzie to kosztowało dużo pieniędzy. No właśnie, czy to wpływa na jakieś zaplanowane inwestycje na ten rok, jakieś inwestycje drogowe, czy są jakieś właśnie przesunięcia? Jeżeli mamy inwestycje, które były zaplanowane już wcześniej, zwłaszcza te z dofinansowaniem, to myślę, że bez większych zatorów zostaną dokończone. Natomiast gdyby to miało trwać jeszcze ileś miesięcy i trzeba było tych środków wydawać coraz więcej, to rzeczywiście należy będzie wtedy rozważyć, czy nie zrezygnować z niektórych inwestycji. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był starosta cieszyński Mieczysław Szczury.